Dogmatycznie nic się nie różni, bo dogmatycznie jesteśmy jedno. Różni się kalendarzem, że inne dni mamy ten, z innymi kalendarzami żyjemy. Drugie, że troszeczkę inny rytm, z innego, można powiedzieć, Kościół to tak teatr, który odobraża, wyświetla pewne tajemne rzeczy. I nasz teatr liczy się innym ubraniem, innymi żestami, innymi znakami, które symbolizują pewne głębokie rzeczy duchowości. A dzisiaj po naszemu to jest, nazywa się Paska, Woskresinie Gospodnie, Jezus zmartwychwstał. I ono polega na tym, że my powinniśmy się cieszyć, że Jezus zmartwychwstał. To jest największe święto w Kościele naszym, tak samo w całym świecie. I ono zjednacza nas wszystkich i tutaj, szczególnie w Polsce, wszystkich Ukraińców, bo jesteśmy tu jedni dla drugich. I bardzo dziękujemy Polakom, że oni tak nam wspomagają. Ja jestem cały czas wzruszona i tak jak teraz tym starszym paniom powiedziałam, że jestem szczęśliwa, że oni tu są. A jak sobie przypomnę, dlaczego tu są, to w tym momencie mam zaburzone poczucie szczęścia. Jeżeli by było tak, że przyjechaliby oni, tacy jak są, otwarci, dobrzy, na wakacje, to bylibyśmy wszyscy naprawdę najbardziej gościnni, najbardziej szczęśliwi. Bardzo się integrujemy i tak empatycznie podchodząc do tego, przeżywamy razem z nimi ich historię. Trzeba okazywać solidarność i pokazywać, że my ciągle tak myślimy, że my ciągle trwamy w tej pomocy. I tu ja jakby chylę czoło i wielkie podziękowania kieruję do mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy pomagają. Pomagali bardzo, teraz pomagają trochę mniej, ale pomagają cały czas. I jakby są nastawieni, że będą pomagali do momentu, aż to będzie potrzebne, tak? Aż już ta sytuacja się nie zmieni na tyle. Ukraina, wierzę w to, wygra. Tak? I wszyscy wrócą do domu.